Witam Was serdecznie, mam na imię Martyna i witam Was na dzisiejszej króciutkiej praktyce, którą możecie wykonać przed snem, najlepiej w łóżku, w piżamie, tak żeby było Wam wygodnie. To taka praktyka, która pomoże Wam się zrelaksować, sprawi, że Wasz sen będzie lepszy, głębszy. Taka praktyka rozluźniająca po całym dniu. Ja do takiej praktyki często zapalam sobie świeczkę i odpalam sobie kadzidło. Świętą białą szałwię. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy od takiego delikatnego rozluźniania naszej szyi, naszego karku. Robimy sobie kilka kółeczek naszą szyją. Zostawiamy głowę na prawej stronie, przytrzymujemy prawą ręką, tak aby bardziej jeszcze rozciągnąć naszą szyję. I robimy to samo na drugą stronę. Świetnie. Rozgrzewamy, rozciągamy, relaksujemy trochę ramiona. Kilka kółeczek w prawą, kilka kółeczek w lewą stronę. Rozluźnimy trochę kręgosłup, bierzemy głęboki wdech i na wydechu zaokrąglamy kręgosłup do kociego grzbietu. Bierzemy wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wspaniale. Lekkie wyciąganie, odkładamy sobie lewą rękę albo do boku, albo na przedramię i wyciągamy sobie nasz prawy bok. Staramy się, aby pośladki tykały naszego łóżka, żeby się nie odrywały. I robimy to samo na drugą stronę. Rozciągamy się troszeczkę po całym dniu. Ale mi to pachnie pięknie tym kadzidłem. Zachęcam Was do korzystania z kadzideł. Układamy stopy do pada konasany. Wnętrza stóp są razem, kolana dajmy szeroko, kręgosłup prosty. I teraz takie motylki naszymi kolanami. Rozluźniamy nasze biodra. Tam gromadzi się całe napięcie w ciągu dnia. Wszystkie stresy są często w naszych biodrach, które są spięte. Dlatego je troszkę rozluźnimy. Świetnie. Przejdziemy sobie do leżenia i ustawię się bokiem. Nadal stopy mogą być w pada konasanie. Możemy jeszcze chwilę tak poleżeć. Poczuć, jak rozciągają się nasze biodra. Wewnętrzne uda i przyciągamy kolana do klatki piersiowej i łagodnie bujamy się. To są bardzo takie przyjemne i kojące ćwiczenia, idealne przed snem. Rozluźniamy nasz kręgosłup. Odkładamy stopy do pozycji dziecka, dajemy je sobie szeroko, chwytamy sobie za wewnętrzne części naszych stóp, a jeśli nie dostajemy, to chwytamy za kostki i bujamy się w pozycji szczęśliwego dziecka. Odpoczywamy. Jakie przyjemności. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej jeszcze na chwilkę. I jeszcze na chwilę wchodzimy do Supta Baddha Konasany. I to będzie nasza dzisiejsza relaksacja. Ja podczas tej relaksacji skorzystam sobie z poduszki relaksacyjnej, z lawendą, którą ułożę sobie na oczach, żeby jeszcze dodatkowo się zrelaksować. Pozostajemy chwilę w tej pozycji.
zostańcie w tej pozycji, jak długo macie ochotę. A na koniec wkładamy poduszkę, przyciągamy kolana do klatki piersiowej i przechodzimy do siedzenia. Jeszcze możemy trochę kręcić głową, ramionami. Bierzemy głęboki wdech i na wydech odkładamy dłonie na wysokości serca. Namaste. Dziękuję Wam, kochani, za to, że znaleźliście te kilka minut na tą szybciutką wieczorną praktykę. Jeśli chodzi o relaksację, to możecie pozostać i w Suptapada Konasana, ale możecie przejść do klasycznej Shavasana, tak żeby było Wam wygodnie. Taka poduszka na oczy to świetna rzecz. Ja bardzo często z niej korzystam podczas samej relaksacji czy podczas zasypiania. Ona pięknie pachnie. Warto poszukać sobie takiego gadżetu. A przez to, że uciska nasze oczy, naszą twarz, pomaga nam się dodatkowo zrelaksować. Także polecam korzystanie z poduszek relaksacyjnych na oczy. A tymczasem dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, tak żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi praktykami i wszystkimi filmikami. A ja Wam życzę dobranoc i kolorowych snów. Do zobaczenia.